Hello, witam Was. Dzisiaj rozpoczynam pracę nad gazelą. Zaczynam pracę nad gazelą. Dzisiaj myślę o wymianie na początku opon i może skróceniu sztycy, ponieważ sztyca jest blokowana przez śruby. Dosyć długa jest, także myślę, żeby ją obciąć trochę i to wtedy będziemy mogli ją obniżać i będzie nam łatwiej. O, tutaj jest trochę za wysoko. Chcę ją trochę obniżyć, ponieważ Bartek się... A więc słuchajcie, pracę rozpoczynam od gazeli, ten wielki remont, od wymiany opon. Będę wymieniał opony tutaj. No nie będę... Nie chcę wam tego pokazywać, nie będę wam tego pokazywał, bo to są nudne filmy, jak ostatni ten film, który pokazywałem, jak... montuję mostek, także zrobimy trochę to szybciej i to sam poza kamerą sobie. Także no, co mogę wam powiedzieć, trzeba odciąć pierw linkę, jest linka odpięta, pociągnąć to, odkręcić tutaj, no ciężko to robić jedną ręką, zdjąć koło, taka sama sytuacja jest z tyłu, z tym, że popuszczamy na najmniejszą, żeby nie było za mocne napięcie łańcucha. No i wtedy zlatuje koło, to też trzeba odpiąć. Także proste, nieskomplikowane zabiegi. Mamy ściągnięty hamulec tylny, pach, pach, i będzie wymiana opon. No tak jak już mówiłem w wcześniejszym filmie, na szwalbę. A więc pokażę wam nowe opony. Założyłem Continentala. Tak jak było według planu. Nie obyło się bez małych problemów, gdyż felgi były. Ta naklejka, która jest na felgach, była w złym stanie i musiałem po prostu nakleić nową. Starą zostawiłem, nakleiłem jedną na drugą, bo jakaś była dziwna taśma naklejona. Także nakleiłem oryginalną taśmę. Co mogę naklejać tutaj takiego, jakąś taśmę elektryczną, cokolwiek. Nakleiłem po prostu oryginalnego na dubles. Także tu w środku poszła nowa taśma. Teraz będzie większa pewność, że od felgi się nie przebije opona. Znaczy, o, dętka. Opona się nie przebije. Opona się przebija, ale z dętki schodzi powietrze. No tak. Taka zasada jest. No i teraz, tak jak mówiłem wcześniej, problem jest w tej sztyce, która chodzi tutaj i blokuje się na tej śrubce. Więc chyba zastosuję podkładkę, bo tu mógłbym i po prostu tak spuszczę, nie będę obcinał sztycy. Może tak będzie lepiej. Zaraz zobaczę, czy to się uda. No bo potrzebuję tylko parę centymetrów, także jak się zaprzę na tej drugiej, no to tu jest naprawdę dużo. No i nie będzie. Znalazłem przyczynę. Zobaczcie, jaka długa śruba jest tutaj, była wkręcona. Także nie było szans, żeby sztyca zeszła niżej. Taki długas. Także poszukać trzeba krótszej. A więc miałem coś takiego, takie długie. Teraz zamontuję jakąś oryginalną śrubkę. Może trochę starszawą, ale gwint dobry. Także zamontuję to. Słuchajcie, trochę zaniedbałem projekt gazela. I teraz wam pokażę, co udało mi się zrobić.
No nie robiłem tego przy kamerze, ale... No ale zobaczycie coś, co jest zrobione. Mamy wymienione opony. Mamy tutaj teraz kontynentalne konspity. To jeszcze muszę popracować. O, jest. Konspity. Mamy wymienione. Założyłem pokaźnik. Fajny taki smukły. Także wygląda to spoko. Mamy założone, no z przodu też mam założone. I dzisiaj będę pracował nad, dziś, może jutro, tutaj mamy nową stópkę. Stópkę kupiłem niedawno w znanym supermarkecie rowerowym. Przyjdzie ona tutaj, zabezpieczę taśmą pierw ramę, tak żeby nie nastąpiły jakieś odpryski i tym podobne. Później tutaj mam butniki od to są niemiecka firma, zapomniałem, SKS-y, będą SKS-y, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale to za chwilę. Na początku zamontuję stopkę, tak żeby już można było ten rower tak mocniej używać, bardziej, częściej, może nie mocniej, ale częściej. A później ruszę z przymierzaniem butników. Rozmiar powinien pasować, to czy wizualnie będzie to będzie ok. No i zostanie mi jeszcze tutaj zapięcie. Tu są złoty, tu są te miejsca na zapięcie. Ale tu chyba... Tutaj już inserty to widzieliście i tutaj chyba wejdzie zapięcie. Aczkolwiek jeszcze nie jestem tego pewien, gdyż nie zamierzam likwidować jeszcze roweru tamtego pomarańczowego, którego widzieliście na filmie. Będą dwa rowery. Jeden będzie taki bardziej sportowy, usportowiony, a drugi będzie taki do ciorania. Także jeszcze pomarańczowy poczekam, bo projekt Złomek. Tu się inne jeszcze pomysły pojawiły. Także... Nie wiem, czy to wszystko tak będzie wyglądało, jak mówiłem na poprzednich filmach, ponieważ trochę się teraz pozmieniało, chłopaki trochę mnie na grabela ciągną, także chyba będzie trzeba odkurzyć rondo i pośmigać trochę na rondzie, zobaczyć, czy to jeszcze działa, czy to jeszcze nie zardzewiało. Także chyba będzie troszkę więcej rondo niż używane, niż Złomek. No ale to się jeszcze okaże, jeszcze tak wiosna nie zawitała, także... Dobra, koniec tego ględzenia, ruszam do pracy. Tak naprawdę to pokażę wam, jak to będzie wyglądało później po zamontowaniu i opowiem wam, co tam zrobię. Jeszcze to nie jest wszystko na mocno. Trochę dziwna rama gazeli. To mi trochę przeszkadza z tego względu, że nie mogę zamontować tego na górę tej części. Ponieważ tutaj jest spawany taki spornik wzmacniający, także tu już się zrobił taki lekki problem, jak to tutaj zamontować. Jeszcze muszę tutaj trochę popatrzeć. No, specyficzna rama, ale jeżeli miałbym montować, to rozwiązanie jest tylko takie, bo tu jest za krótko, to ramię jest za krótkie. Tu muszę jeszcze trochę popracować, pomyśleć. A więc tak jak wam pokazywałem pierwszym razem, będę montował tutaj pierwszą część, a tutaj drugą część. Widzicie taśmę chroniącą lakier. To jest taka taśma bawełniana. Tak, bawełniana, tak, to jest materiał. W ten sposób wygląda tak bardziej naturalnie niż jakaś taśma elektryczna. Także używam takiej. Mamy zamontowaną stópkę, jak to woli. Nic się tu nie rusza. Zobaczymy, jak to wygląda na bez stojaka. A więc tak rower wygląda z zamontowaną stopką. Może jak będą sakwy, to by nie wytrzymało, ale tak się trzyma. Tu mamy regulację tej stopki, także jesteśmy w stanie na mniejszy rower, na większy, tu jest na maksa, jesteśmy akurat na 28, także można jeszcze ją trochę robić w tą stronę,
Także rower będzie wtedy bardziej w piorze. No i tutaj tak jest zamontowana moja stopka. Teraz przejdę do... A co do stopki, to bym zapomniał. Te stopki mają tutaj takie gumowe wstawki, także nie trzeba zakładać tej taśmy, ale ja to robię. No, fajnie jest potem, jak zdejmie stopkę, a ten lakier jeszcze... A więc przedni błotnik zamontowany. Tak to wygląda. Nie wiem, jak tutaj poradzę sobie z tyłem. To są trochę dziwne zamontowania. Albo zostawię tak i zamontuję tutaj krótkie coś. Albo spróbuję zamontować drugą część tego setu od SKS-ów. Zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. No, SKS tu się trochę odkształcił. One bardzo długo leżały. Nie było roweru, żeby do niego zamontować, także długo leżały, tak się trochę odkształciły. Czemu zamontowałem tutaj? Dlatego, bo tutaj gwint się skończył. Tam się nie ma gwintu. Zardzewiał i nie ma gwintu. Także, a narzędzi nie mam, żeby nowy gwint naciąć. A jak nie, to będzie miał z przodu błotnik, bo na nogi jest najważniejsze, a na plecy będzie tutaj, albo tu coś pomyślę. W każdym razie pełny błotnik, że naprzód na nogi nie będzie płakać. No i mamy. Mamy błotnik założony, tylni. No i zdobiły się problemy. Przerzutka. No zobaczcie, nie wiem, czy to dobrze widać. Jest, dotyka przerzutki, błotnik. U góry by trzeba było dziurę wiercić. No tu bym sobie poradził. Albo obciąć i zrobić obejmę i tutaj wyżej go zamontować. Ale to wtedy tak cały brud będzie szedł na przerzutkę przednią. Także chyba zostawimy go taki półsportowym wydaniu. I z tyłu zamontujemy żagiel, tylko żeby nie chlapało na plecy. Idzie to trochę dziko, ale no, ale to jakoś to będzie wyglądać. Także z tyłu błotnik koliduje z za dużo rzeczami, albo znajdę inny błotnik. Także można by powiedzieć, że upgrade gazeli na ten czas, na te części, które posiadam, jest zakończony. Tu tylko przekręcę albo kupię nowe. Kupię nowy, będzie montowany zapięcie i... No i niestety, albo tutaj coś nałożę. Ja też tak jeździłem, tak robiłem, że tutaj blokowałem. I w ten sposób powstawał z bagażnika błotnik. No i takie coś mam, tylko na trytytki montowałem. To dosyć fajnie wyglądało. I wtedy to jest chyba jedyny pomysł. No nie, jest jeszcze drugi pomysł. Bo można by zakupić błotnik. Nie, bo tutaj nie zamontuję. Nawet jeżeli będę chciał pokombinować ze błotnikami z Decathlonu, to zaraz wam pokażę, to też będzie problem. Też będzie problem z montażem. No bo no, tej śrubka. No, zobaczcie. Ta śrubka jest tutaj w ten sposób. A mamy mocowanie od dołu, także... Także kibel, licho, kaplica. Także zostaniemy na tym przednim błotniku. Martek tak i tak będzie zadowolony, że ma przedni błotnik, który będzie go chronił przed mokrymi nogami. A z plecami to trzeba będzie tutaj trochę pomyśleć. Do gazeli będę musiał wrócić, jak się trochę ociepli i znajdę pomysł na błotniki, na tylny błotnik. W sumie to tyle na ten. W sumie to będzie na tyle, co robię z gazelą. No niestety, ale rower jest gotowy, Bartek może już jeździć. Zobaczymy, czy mi się będzie podobał. Jak nie, to jeszcze nie zlikwidowałem pomarańczowego, także mata. Słuchajcie, rozmawiałem z ekspertem. Zostało to jakoś to zaaprobowane tutaj ekspertem. Troszkę narzekał, że będą brudne plecy, a będzie trzeba coś tutaj pomyśleć, żeby zablokować tą część i już nie będą brudne plecy. No i siodełko musi być wymienione.
Także Bartkowi się to pomysł tak mniej więcej podoba. Chyba. Może być. Dobra. Można zamontować ten błotnik, może jakoś tam podspód, tak jakoś tam pokombinować. Jeszcze pomyślę, co tutaj zrobić, żeby jednak ochronić jego plecy przed błotem. Albo wcisnę tu mały błoten. Dobra, słuchajcie, ja się z wami będę żegnał. Teraz obiadek, coś zjem i lecę do roboty. Słuchajcie, drodzy moi widzowie, już się będę z wami żegnał. Czas już na mnie, trzeba po prostu zjeść i do pracy. Jest poniedziałek, także trzeba ruszyć z tematem. Gazela niestety zostanie tak jak jest. A Bartek będzie zadowolony, stopka jest, nie musi kłaść na ziemię. Przedni błotnik ma. A wydaje mi się, że to już jest dużo, żeby trochę ze sportowego roweru ucywilizować go i można było jeździć. No niestety, no widzicie, no próbowałem. Można by to coś pokleić, potem, ale to jak tu podniosę, to tam będzie spadało na dół. Takie trochę druciarstwo. No niestety tu jest za wąsko na tego typu błotniki. Musiał kupić węższy, pewnie by wszedł tutaj i by było lepiej. Ten jest za szeroki. Dobra. A wy na rowery, nie? Ja uciekam. Trzymajcie się.